Hej, siemano wam wszystkim, tutaj Ferti, witam was bardzo serdecznie na drugiej mapie z dodatku Wojna na Morzu do gry Battlefield 4. Druga mapa to Operacja Moździerz, oczywiście uruchomiłem ją w trybie dużego podboju, by wam wszystko ładnie pokazać. Ale słuchajcie, wiecie co przykuło moją uwagę, gdy uruchomiłem tą mapę po raz pierwszy, czyli w sumie teraz? Fakt taki, że mamy tutaj aż 7 punktów, co nieczęsto się zdarza, ale bardzo miło mnie to zaskoczyło. Nie wiem, jak gabarytowo rozległa jest mapa, zaraz się przekonamy, może faktycznie te 7 punktów to jest idealna ilość. Dlatego zaraz wchodzimy, sorki. Tylko czym? Szturmowiec oczywiście, SAR. Super, że śmigłowiec jest dostępny. Jazda. Welcome to Hardcore Noobscom Server. Dlaczego hardcore, jak to nie jest hardcore, ale nieważne. Dobra, jak tu jest rozlokowane, to tak mniej więcej. Może zaczniemy sobie od lewej. Nie tak. Tutaj, od tej strony. No czyli... Powiem tak, ta mapa jest bardzo podobna do poprzedniczki, ponieważ znowu są te... No w sumie to jest... Idea tego całego dodatku, no mamy małe wysepki i po środku jest taka jedna wielka. Znowu idealna mapa, uważam, dla poduszkowca. Punkt G, nie, dobra, cofam to, tam jest łódź szturmowa, ona mi ten śmigłowiec od razu zniszczy. Pójdziemy sobie od punktu A, czyli od tego malutkiego, co tam jest. To jest jakaś wysepka, nic tu nie ma po prawo. Tu są skały, już do mnie strzelają, chamy. Dajcie mi spokój, dwóch was jest, wyluzujcie. Uwaga, punkt A, lądujemy. Chyba, że chcecie jeszcze od tej strony zobaczyć na cały fort, który jest zniszczony, a później sobie tam pójdziemy na piechotkę. No cholero jedna, spadaj. Patrzcie, tak wygląda fort od tyłu. Wysiadamy? Wysiadamy, co nie? Że mam taki pomysł. Lecę sobie, lecę. Ej, on jakoś szybciej spada, mam wrażenie. Nie zabijesz mnie tym śmigłowcem, gdziekolwiek jesteś. Uwaga, punkt F, fort. Skitramy się. Haha, dobrze. Okej, ale zniszczony fort. Fajnie, patrzcie, co tu mamy. Mogę z tego strzelać. Jak się z tego strzela? Chcę te chatki tam rozjebać. Jeszcze raz. Jak się to długo ładuje? Ja cięż nie mogę. Długo. Wybierzmy inną. Albo jeszcze raz. Załatwane. Bęk! Gdzie to tam je było? Nie wiem, nieważne. Punkt B. Mówiłem punkt B, czy niechcący mówiłem punkt F, bo teraz odnoszę takie wrażenie. Ale nieważne. Chodźcie, idziemy do B. Idziemy do A, bo tam nie byliśmy. Chyba, że tylko tak z góry. Łohuhu, mamy jakieś zejście, zaraz tam pójdziemy. Punkt A wygląda tak. O tak. Mała wysepka, tutaj oczywiście przejście do niej. Idziemy tam, bo mnie coś zaciekawiło. Co mnie zaciekawiło? Ale bajer. Ale mi się to podoba. O, informacja dla turystów. Już was tu nie ma. Ale cudnie. Super. Dipsy, wybaczam wam to, że... Daliście mi dodatek tydzień później! Przez jakiś głupi błąd. Tu jest przejście, ale wróćmy sobie. Zrobiliście bardzo fajną mapę, która mi się bardzo podoba, więc wybaczam wam to opóźnienie. Podwójne XP, które daliście wszystkim graczom premium, niekoniecznie naprawia winy. Ale ta mapa, owszem. Zagubiłem się. Cholera, gdzie jestem? Tutaj znowu wyjdę po drugiej stronie. Ale fajnie, widzicie, nie musimy tej góry jakoś specjalnie obchodzić. Ej, dlaczego ty strzelasz? Tylko możemy przejść przez nią. Tutaj, patrzę na minimapę, tutaj i nie teraz. Teraz w prawo powinienem wyjść w stronę... No tak, no, bardzo prosto w sumie się poruszać. I zobaczmy, jak to wygląda całe. Snajperka. Patrzcie, jak tu jest ślicznie, nie no, cudownie. I papuga, mogę ją zajebać? Uwaga. Ej, jaka hipsterska papuga. Nie no, ona ma cheaty wgrane. O, jej się nie da zabić, podejrzewam. Wyzwania też takiego nie widziałem na Battle Logu.
No w sumie, jeśli daliby takie wyzwanie, zajebaj papugę, to byliby wyzwani od, nie wiem, sadystów, w ogóle znęcanie nad zwierzętami. Co to jest? Gra dostępna od 25 roku życia. Moment, bo się ciut... O co tu chodzi? Koleś z naszej drużyny, ty tu w ogóle coś grasz? Idziemy do punktu C. Bungalowy. I zobaczmy, czy te chatki się faktycznie tak rozpierdalają, jak ja myślę. Cudo! Pięknie. Dobra. O, tu jest otwarte, to spoko. Aha, mi się guziki znowu popierdzieliły. Bungalowy. Zaraz tutaj śmigłowiec przyleci, bo wyczai, że ja ten... Patrzcie, już leci. Nie? Jeszcze nie. Tam się biją. Na razie, według mnie, najlepsza mapa stworzona przez zespół DIS. Najlepsza. Bardzo mi się podoba. Jest super po prostu. Idealnie trafili z klimatem. Kolorystyka, wszystko. Cudo. O kurwa. Dobra. Oj, zajebali mnie. No, za późno się zorientowałem, że sobie tutaj jedzie bojowy wóz piechoty. No, trudno. Jakieś te lampy takie dziwne, płaskie. A jeszcze przy okazji nie mamy żadnych punktów. Co ty, koleś z mojej drużyny Contract Killa, ty też nagrywasz odcinek, że masz wyjebane totalnie na zdobywanie punktów? Dobra, od tej strony. Punkt G. Co tam jest? Jakie fajne chatki wypuszczone. Ej, sorry w ogóle, że ja się tak jaram jakoś, ale już tak mam. Jeśli już nie możecie wytrzymać z tego, wow, ale super, to no, wyłączcie. Kurde. Denerwujesz mnie. Ziom, tyłem się do ciebie obrócę. Ale fajne chatki, co nie? A, wolę nie żyć. Mam flary? Mam, super. Namierzaj sobie. Jezu, dobra. Dostanę pewnie rakietę, już leci. O, dostałem. Dobra, trzeba spadać. Tutaj sobie wysiadam. I się skryję. Strzela do mnie! Przeleciał. Okej, przy okazji się będziemy kryć ze śmigłowcem. Umiesz? Umiesz tak strzelać? Ja nie mam nic, żebym go mógł zaatakować. Zgubił mnie. Chyba tak. No odejdź! Ja tu próbuję ogarnąć. Dobra, w tych krzakach sobie ogarniemy. Idziemy do punktu G. I mam włączoną premię? Nie, nie mam premii. I dobrze, w sumie teraz niepotrzebne. Punkt G. Czyli... Spa. No proszę. Mówiłem to już, że wydaje mi się, że ta mapa, że jest to kolejna mapa idealna do na poduszkowiec. Ja tym czymś nie umiem oczywiście sterować, nie no, w poprzednim odcinku tylko nim grałem. Jakoś się nie popisałem swoimi umiejętnościami, ale to mi musicie wybaczyć. Już kurwa, gdzie jesteś? Biegnie sobie, to znaczy leci. Spa! Tu chatka taka. O, bojowym wozem jedziemy? Co ja tu mam? Mam coś przeciwko temu śmigłowcu? Jak go zniszczę, to będzie święty spokój w końcu. Jedziemy. Który punkt teraz? Punkt F. Dobra, w sumie przejmiemy ten punkt, a później pojedziemy do F. Przejęty? Jeszcze nie, jeszcze ciut. O, tam ktoś sobie lata. Spoko, teraz już mogę jechać. Palmy, super. Tu coś się chyba roz... Aha, dobrze ci, frajerze. Dobrze, kurwa, jeszcze ci poprawię. O, w dupę. Oh, shit. Gdzie jest ta łódź? Punkt F, sporty wodne. Macie tutaj... Oh, shit. A strzelaj sobie, nie widzisz mnie. Jak oni mnie denerwują? Najpierw śmigłowiec, teraz koleś w łodzi. Dobra, przeczołgamy się. Fajnie. Tutaj coś macie, deski? Jak ja farcę, nie, no nie wierzę. Dobra, jeszcze się przeczołgamy. Patrzcie, jak z rasowego filmu amerykańskiego. Żaden pocisk się mnie nie ima!
Dobra, wejdziemy sobie w głąb tam, żeby mnie nie widział. O tak, teraz mnie nie widzi. Chyba mnie nie widzi. Tu są resztki jego, tego śmigłowca. No nie zabijesz mnie, spadaj. Płynie tutaj, uwziął się na mnie, musi mnie zabić. Tak, dobra, lepiej ci już? Lepiej. Jednego człowieka na mapie znalazłeś i musisz go zabić. Dobra, nieważne. Nieważne, już się nie będę denerwował. Ten punkt. Punkt E, recepcja. O, czyli taki, wiecie, podejrzewam środkowy punkt, no coś takiego. Muszę zniszczyć atkę. I tam był wróg. On na piechotę jest nawet, widzicie go? Biegnie sobie. Zajebie cię. Chodź tu. No, gdzie jesteś? Wiem, że tu jesteś. No i co? Zdziwił się pan. Bardzo dobrze. Spierdalej. Punkt E mój. Ja tu rządzę. To jest moja recepcja. Nie no, ładnie. Ej, tego się nie da zniszczyć? To, z wytrzymałego bambusa to zbudowaliście. No w końcu recepcja. Patelnia. Psz. Nic. Dobra, z punktu E, moi drodzy, udamy się do punktu C lub D. D jest bliżej. Papuga, masz! Ej, hipstersko papuga. Spierdoliła po raz drugi. Ale to się da rozpupcyć. Psz. Ale słodko. Piękny system zniszczeń. Dobra, nieważne. Terminal. Czy tu można coś wysłać w powietrze? Mam na myśli rakietę. Takiego dużego jebacza. Gdzie go znaleźć? Znów ta łódź. Płyń sobie tam. Nie zauważyłeś, że tu przejmuję ten punkt? Bardzo dobrze, frajer. A ty może byś pomógł. A nie tylko się kitrasz. Siemano, zaraz cię tu zajebie. Łódź. Wroga. Gdzie jest ten terminal? Tak mi się wydaje, że tutaj powinien być. Dobra, nieważne, zostawmy go. To punkt C, jak się ten punkt nazywał? Terminal. Idziemy do punktu C. Tam jest czołg. Jestem dowódcą drużyny, ktoś opuścił nas, super. Ja mam dużo punktów. Prawda? Mega. No nie powiecie, że tu nie jest malowniczo i przyjemnie. Na jakich detalach to w ogóle spuszczone opcje? Grafika? No takich w miarę, okej. Okay. O, pójdziemy tym pomostem. Punkt C, bungalowy. Bungalowy niestety są ciupinkie zdezelowane. Tak, nieszczęście. Tutaj ścieżka, pięknie musiało być, gdy tu był kurort i były wakacje. No cudownie, nie idę już tym pomostem, bo ostatnio tu czołg spotkałem. Ej, byliśmy tutaj. My tu chyba byliśmy już. Albo mi się coś kręci w dyńce. Zakończymy sobie tam. Tam idziemy. Tym pomostem, muszę nim przejść. Jak nim nie przejdę, to mi się coś stanie. Będzie mi niedobrze. Oczywiście możemy przejść poniżej też. Ale podsumowując wam, moi drodzy, mapę Operacja Moździerz, moim skromnym zdaniem, jest to mapa, która spokojnie, jeśli chodzi o mnie, znajduje się w top 3, jak nie top 2, ale wymyśliłeś, w top 3 map z Battlefielda 4 całego. Po prostu mi się niewiarygodnie podoba. Jest świetna. Jeśli określając ją jednym słowem. Dodatek w postaci armaty, która jest po prostu no jebacz średniowieczny, umieszczony w Battlefieldzie 4, to jest coś. Ford, haha, ale tu jest fajnie. I papuga, brrr, znowu uciekła, no jak to tak działa? Dobra. Uwaga, sprawdzimy, czy mam dobrą celność. W tą wysepkę, nie? Bo to jest kurwa mały cel. Czy trafię w wysepkę? No, to można zaliczyć. Jeszcze w coś. Wypadł mi z tym tunelem. Haha. Okej, okay, tam. Tutaj.
Chodź tu tym śmigłowcem, ja ci pokażę, jak się... W ogóle to szybko tak przesuwa, nie? To jebacza, jedna tona czy dwie tony i on sobie tylko tak tym rusza. A jak się rozbryźnie, jak wodostrzele? Ej, no nie widziałem! Ale słabo. What the fuck? Spierdalaj, chuju. Dobra. No, to się porobiło na sam koniec. Ale to nic. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić soczystej łapy w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym to mapa... Jaka to? Tutaj mam to zapisane. Zagubione wyspy. Zobaczymy, jak tam będzie. To jest chyba ta mapa, na której jest... rozbity ten samolot, której ta mapa o niej było dość głośno. Ten samolot podobno można jeszcze totalnie rozjebać. Ale to nieważne. Trzymajcie się gorąco. Pa!